Prezesie, kolego przewodniczący, koleżanki i koledzy, szanowni państwo, czym dla służby zdrowia jest samorząd? No jest to bardzo dobre pytanie, ale żeby na nie odpowiedzieć, to trzeba się cofnąć do tych czasów, kiedy samorządu jeszcze nie było. Czyli w te dosyć ciemne, mroczne lata 90., 80. No i tutaj chcę przypomnieć, jak wyglądała wtedy służba zdrowia. Dla nas, dla pracowników, dla lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, dla każdego pracownika służby zdrowia. Jak to widzieliśmy, no tamte czasy pamiętam, jeszcze z czasów zawodowych. W zasadzie dla szeregowego pracownika ochrony zdrowia były to nieciekawe czasy, nie miał żadnego wpływu na to, co się dzieje w jego zakładzie pracy, w szpitalu, w przychodni czy w danej jednostce. Jakąkolwiek wiedzę miał może dyrektor tak zwanego zespołu opieki zdrowotnej, no bo on jeździł do województwa, do centrali, otrzymywał informacje od lekarza wojewódzkiego, który za pośrednictwem lekarza wojewódzkiego oczywiście rządził wojewoda, rozdysponowywał środki. Była to budżetowa służba zdrowia, no której nie chcemy. Nie chcemy tego, by było to centralnie od góry sterowane. Zmieniło się właśnie wtedy, gdy wprowadzona została reforma samorządowa. I w moim odczuciu, oprócz tej bardzo udanej reformy samorządowej, dosyć duża część była udana też reformy służby zdrowia, dotycząca właśnie tego, że placówki ochrony zdrowia przeszły pod władanie samorządów, czy to gminnych, czy to powiatowych, czy wojewódzkich. Bo zmieniło się po prostu wszystko. Patrząc od gmin w takim wiejskim czy miejskim ośrodku zdrowia, pracownicy zaczęli znać swoich właścicieli. Znali radnych gminnych, radnych miejskich, burmistrza, wójta. Często po prostu wtedy dopiero poczuli, że mają jakiś realny wpływ na to, co się dzieje, a też i władza widziała, jakie są potrzeby danej lokalnej społeczności, czego wcześniej nigdy nie było. Bo przy centralnie sterowanej ochronie zdrowia, tam gdzieś w Warszawie, na pewno nie wiedzą, jakie są problemy w gminach powiatu kraśnickiego czy danego jakiegoś innego województwa. A jak patrzę na te wiejskie ośrodki zdrowia, gdy miejscowy lekarz zna świetnie wójta, zna radnego ze swojej wsi, sąsiedniej wsi, mogą po prostu wymieniać swoje informacje, swoją wiedzę, mogą po prostu tą służbę zdrowia kształtować w taki sposób, by ona dobrze służyła mieszkańcom, obywatelom. Zmieniło się też dużo w powiatowej ochronie zdrowia, gdzie nad szpitalami powiatowymi nadzór przyjęły starostwa powiatowe. I też ta znajomość problemów od wewnątrz szpitala dla władz powiatowych jest bardzo cennym doświadczeniem, bo wiedzą, jak te problemy rozwiązać. Oni wiedzą właśnie od lekarza, pielęgniarki, pracownika, jaki jest problem w danym lokalnym zakładzie pracy, który zajmuje się ochroną zdrowia. Powstały wtedy chociażby rady społeczne przy szpitalach, które skupiały osoby, które pochodzą, mieszkają w danym rejonie, które po prostu znają potrzeby zdrowotne i mieszkańców i chcą się nimi też zajmować. Idąc szczebel dalej, gdy obserwuję szpitale wojewódzkie, to jest trochę taki starszy, ale i bogatszy brat szpitali powiatowych, to u nich zmieniło się najwięcej. Przeszły pod władanie dużych, mocnych samorządów regionalnych i tam ta pomoc jako wkład własny jest najbardziej widoczna. Bo tu musimy o tym powiedzieć, że samorządy od samego początku bardzo mocno wspierają ochronę zdrowia, dofinansowują ją, inwestują. Widać to na przykładzie szpitali wojewódzkich, powiatowych, ale widać to też i w gminach, gdzie te wszystkie miejskie czy gminne ośrodki zdrowia jest to mienie, które zostało w jakiś sposób przekazane ośrodkom zdrowia i na nich po prostu pracują. Na tym polega ta współpraca. Patrząc jeszcze na samorząd wojewódzki, widzę kolejny wielki obszar, którym się zajmuje, którym pomaga ochronie zdrowia. Jest to dysponowanie środkami unijnymi. I też na przestrzeni tych kilku programów, które od 2004 roku już są realizowane w Polsce,
widzę ogromne pieniądze, które wpłynęły do polskiej ochrony zdrowia. Są to pieniądze na infrastrukturę, są to pieniądze, które zostały wydane na świetny, specjalistyczny, bardzo potrzebny pacjentom sprzęt. I samorządy wojewódzkie widzą to, że potrzeby zdrowotne są bardzo istotnymi dla obywateli w danym regionie. Patrząc na nasz samorząd wojewódzki, gdy widzę te rozpisane konkursy, czy to dla szpitali wojewódzkich, czy powiatowych, czy dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dla podstawowej opieki zdrowotnej, a nawet na ucyfrowienie zakładów pracy, widać, jakie jest zaangażowanie samorządów w to, by ta polska ochrona zdrowia stała na jak najwyższym poziomie. Pozwolę sobie nawet na takie przemyślenie, bo dużo się mówi o służbie zdrowia w chwili obecnej, gdy mowa jest o tym słabym finansowaniu, gdzie określane jest to na poziomie 4,4 lub 4,6 produktu krajowego brutto. I też nieraz mnie zastanawia, dlaczego ta polska ochrona zdrowia mimo wszystko daje sobie radę i stoi na wysokim poziomie. Bo nie odbiegamy za mocno od krajów, czy to dawnej Europy Środkowo-Wschodniej, czy nawet od Europy Zachodniej. A wynika to z tego, że naprawdę bardzo dużą podporą jest samorząd w każdym jego wydaniu, od gminnego przez powiatowy do wojewódzkiego. I ta samorządowa... I ta samorządowa ochrona zdrowia niech trwa jak najdłużej. Niech trwa jak najdłużej, niech się rozwija, bo dla nas, pracowników ochrony zdrowia, jest to chyba główny jakby punkt, że jeszcze trwamy przy tym systemie i trwamy przy tej pracy. Bo nasz upór, jeżeli chodzi o dążenie do pracy w tych warunkach, które jednak są niesprzyjające, ze względu na to niedofinansowanie, jest w zasadzie spowodowany tą koherencją, tą współpracą z samorządowcami. Dajemy sobie po prostu wspólnie radę. I nadal chcemy tego, by samorząd wspierał polską ochronę zdrowia, by to była samorządowa służba zdrowia. Dziękuję. Dobra.